w boksie tajskim. Gala odbyła się w sobotę w Nowej Soli. Relacja Jakuba Mielczarka. Popularny Vergi na zawodowym ringu stoczył 61 walk, 52 wygrał. Na swoim koncie ma pasy mistrza Polski, Europy i świata. Bezapelacyjnie należy do czołówki bokserów tajskich na starym kontynencie. W sobotę bez problemu wygrał z Ed Gillen. W drugiej rundzie był 3 razy liczony i myślałem, że zakończy pojedynek przed czasem, a jednak przetrwał to i nie wiem, chyba sam on nawet nie wie, jak mu się udało przetrwać całą walkę, także wygrałem na punkty. Jędrzejczyk jako jedyny Polak walczył na słynnym tajskim ringu Raja Damer, najstarszej arenie boksu tajskiego na świecie. Już wkrótce przed wrocławianinem kolejne zgrupowanie w Tajlandii. W styczniu mam zamiar wybrać się do zaprzyjaźnionego gymu do Bangkoku i tam stoczyć kolejną walkę na jednym z tych lepszych stadionów. Podczas 5. już edycji gali MFC Nowa Sól oprócz Pawła Jędrzejczyka walczyła jeszcze dwójka podopiecznych Janusza Janowskiego. Wojciech Kmiecik i Tomasz Chrupa przegrali jednak swoje walki.